Cześć, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam podłączenie, budowę i działanie przekaźników firmy RELPOL. Zapraszam! Ten filmik możecie potraktować jako takie narzędzie doboru przekaźnika, bo pokażę Wam dzisiaj różnicę między konkretnymi modelami i ich działanie w praktyce. Przekaźniki służą do sterowania urządzeniami elektrycznymi. Używamy ich wszędzie tam, gdzie musimy zamykać i otwierać obwód i sterować jakimś urządzeniem. Przy pomocy przekaźników możemy sterować obwodami małej mocy, z reguły o niskim napięciu lub natężeniu, i wysterowywać obwody o dużej mocy. Tym samym pozwalają one na załączanie i wyłączanie odbiorników łącznikami, czujnikami czy sygnałami sterującymi. Przekaźniki bistabilne, którymi się dzisiaj zajmujemy, mogą być stosowane w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym, najczęściej do sterowania oświetleniem. Pozwalają na znaczne uproszczenie instalacji elektrycznej, gdyż z powodzeniem zastępują skomplikowane układy łączników schodowych i krzyżowych. Przed Wami nasz układ testowy. Zasilanie wprowadzone jest na złączkę piętrową, kolejno przechodzi przez wyłącznik różnicowo-prądowy i wyłącznik nadprądowy, aż trafia na szynę rozdzielczą w postaci złączki instalacyjnej. Z tego miejsca będziemy brali zasilanie dla naszych przekaźników. O obecności zasilania informować nas będzie lampka kontrolna. Przewód neutralny przechodzi od złączki przez wyłącznik różnicowo-prądowy, aż trafia na szynę neutralną, do której zbiegać się będą wszystkie przewody neutralne, źródeł światła i aparatury. Przewody od żarówki wprowadzone są na złączkę piętrową. Stąd podłączymy je do przekaźnika. Na złączkach instalacyjnej mamy wprowadzone przewody od łączników. Na dolnej szynie będziemy podłączać kolejno wszystkie urządzenia RELPOL. Pierwsze urządzenie to przekaźnik RPB-1P-A230, który zasilany jest napięciem sieciowym 230 V i posiada jeden zestyk przełączny. Przed podłączeniem wybieramy, czy do sterowania użyjemy impulsu z przewodu neutralnego czy z fazowego. Ja wykorzystam sterowanie fazą. Przewód fazowy podłączamy pod zacisk A1, a przewód neutralny pod zacisk A2. Jeden zestyk przycisku sterującego podłączamy pod zacisk fazowy. Drugą stronę przycisku podłączamy do zacisku S. Kolejne przyciski podłączamy równolegle do pierwszego. Możemy podłączać wiele przycisków do jednego przekaźnika bistabilnego. Oświetlenie, którym będziemy sterować, podłączamy do dolnych ze styków przekaźnika. Na styk oznaczony numerem 15 podajemy zasilanie, a do ze styku 18 podłączamy przewód fazowy lampy. Przewód neutralny żarówki podłączamy do szyny neutralnej instalacji. Przewody ochronne żarówki instalacji łączymy razem. Tutaj zostały one wprowadzone na złączki piętrowe, które łączą przewody ochronne przez metalowy stelaż rozdzielnicy. Podajemy napięcie na aparat. Jego obecność sygnalizowana jest świeceniem się zielonej kontrolki. Stan przekaźnika sygnalizowany jest kontrolką żółtą. Naciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje załączenie oświetlenia. Ponowne naciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje wyłączenie oświetlenia. Jeśli w czasie załączenia oświetlenia nastąpi zanik napięcia, oświetlenie zostanie wyłączone i jego włączenie musimy wyzwolić ponownym naciśnięciem łącznika. Do sterowania możemy wykorzystać łączniki podświetlane. Pamiętajcie, że sumaryczny prąd pobierany przez podświetlenie nie może przekroczyć 5 mA. W praktyce oznacza to, że możemy podłączyć do przekaźnika około 15 przycisków z podświetleniem tradycyjnym zrealizowanym w oparciu o neonówkę. Przekaźnikiem możemy sterować urządzenia o znamionowym prądzie do 16 A. Gdy potrzebujemy takiego przekaźnika, ale zasilanego niskim napięciem stałym lub zmiennym o wartości 24 V, stosujemy model RPB-1P-U24. Ja pokażę podłączenie w przypadku użycia zasilania 24 V napięcia stałego. Na szynę trafia zasilacz napięcia stałego. Plus zasilania podłączamy do zacisku A1,
a minus do zacisku A2 w przekaźniku. Skoro do A1 podłączyliśmy plus, to konsekwentnie musimy się tego trzymać i przycisk sterujący podłączamy również do plusa. Powrót z przycisku podłączamy do zacisku oznaczonego literą S. Zestyk wykonawczy może być zasilany niezależnie napięciem innym niż użyte do zasilania i sterowania. Przydaje się to do poprawy bezpieczeństwa, gdyż sterowanie urządzeniem sieciowym 230 V może odbywać się napięciem bezpiecznym 24 V. Prąd obciążenia ze styku przekaźnika wynosi również do 16 A, a jego działanie jest identyczne jak w wersji zasilanej i sterowanej napięciem 230 V. Jeśli chcemy podłączyć do przekaźnika urządzenie o większym prądzie rozruchowym, np. system oświetlenia LED-owego, to powinniśmy użyć przekaźnika RPB 1ZI A230. Jest to przekaźnik w wykonaniu InRush, czyli posiada wzmocniony styk odporny na udary prądowe, co jest szczególnie ważne w przypadku zasilaczy taśm LED i LEDowych opraw. Pozwala on przenieść do 120 A w czasie do 20 ms. Od poprzedników, oprócz odporności na udary, różni się tym, że zamiast ze styku przełącznego posiada jeden zestyk zwierny. Podłącza się go w identyczny sposób jak omówiony wcześniej przekaźnik. Zasilanie podłączamy do zacisków A1 i A2. Powrót z łącznika do zacisku oznaczonego literą S. Zestyk zwierny włączamy szeregowo w obwód oświetleniowy. Ten model przekaźnika InRush zasilany jest napięciem sieciowym, ale mamy dostępną również wersję na niskie napięcie 24 V prądu stałego lub zmiennego. Kolejny przekaźnik to RPB 1ZI U24 i tu również podłączamy go według omówionego wcześniej schematu. Jedyna różnica to inne napięcie zasilania. Obciążalność styków i działanie przekaźnika jest takie same co w modelu sieciowym 230 V. Ważną informacją jest to, że ze styki wykonawcze są odseparowane galwanicznie od przycisków i zasilania przekaźnika. W kolejnym przekaźniku mamy dostępne dwa zestyki zwierne. To model RPB 2Z A230. Zasilany jest on napięciem sieciowym 230 V. Zestyki również są oddzielone galwanicznie od siebie. W praktyce oznacza to, że jednym przyciskiem łącznika możemy sterować jednocześnie dwoma różnymi odbiornikami, na przykład o różnych napięciach zasilania. Podłączamy go tak jak poprzednie przekaźniki, z tym, że dostępne mamy tutaj te dwa dodatkowe zaciski drugiego zestyku. Każdy zestyk ma długotrwałą obciążalność na poziomie do 8 A. W tym przypadku do jednego przekaźnika podłączyliśmy taśmę LEDową o napięciu 24 V i żarówkę o napięciu 230 V. Taki przekaźnik z dwoma zestykami dostępny jest również w wersji na 24 V prądu zmiennego i stałego. Posiada on oznaczenie RPB 2Z U24. Zasada podłączenia i działania jest taka sama jak w wersji z zasilaniem 230 V. Różni się jedynie napięciem zasilania. Jak widzicie, wszystkie przekaźniki posiadają zbliżoną konstrukcję. Podłączamy je tak samo. Jak więc ogólnie je rozpoznawać? W tym miejscu podane mamy oznaczenie konkretnego modelu. Na panelu frontowym dostępne są takie informacje jak schemat wyprowadzeń, parametry obciążalności ze styku, napięcia zasilania, maksymalny prąd podświetlenia przycisku. Na bocznym panelu dostępny jest cały schemat podłączania i najważniejsza rzecz, czyli diagram działania. Jak go czytać? Pierwsza linijka to obecność napięcia zasilania. Linijka oznaczona jako S to impuls z łącznika. Kiedy łącznik zostanie wciśnięty,
to przekaźnik przełącza zestyg. Po zaniku napięcia zasilania całość zostaje wyłączona. Po powrocie napięcia zasilania zestyg jest rozwarty. Dopiero po przyciśnięciu przycisku łącznika zestyg przekaźnika zostanie zwarty. W kolejnym odcinku poznamy przekaźniki, które po zaniku napięcia pamiętają pozycję położenia zestyku. Są to tak zwane przekaźniki bistabilne z pamięcią. Gdyby coś było niejasne lub mielibyście jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!